Dzisiaj powiem o medytacji, starożytnej sztuce medytacji. Podobno jak szybko się przychodzi do rzeczy, to ludzie chętniej słuchają, chętniej oglądają, także... Pa, czy jestem Adam Małysz, dobra, pa, patrz się dzieje. To no, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to były moje ostatnie mistrzostwa świata. W tradycji buddyjskiej jest takie powiedzenie na umysł, nad którym nie sprawujemy kontroli, a medytacja jest funkcją kontroli naszego umysłu. I zacytuję tutaj Buddę. Budda zwykł mawiać: ludzki mózg jest jak napierdolona małpa, dodatkowo ugryziona w dupę przez węża, która odpierdala jakiś szajs. I tutaj się muszę z panem Siddhartą Gautamą zgodzić. Jest może medytacja nie tyle funkcją kontroli, co dyscypliny naszego umysłu i nie poddawaniu się każdej jego zachciance. Załóżmy, że jesteś uzależniony od alkoholu albo od jakiejkolwiek używki, od gier komputerowych, od seksu, od pieniędzy, od czegokolwiek jesteś zależny. Jak myślisz, jak to się dzieje? I nie mówię tutaj tego w takim kontekście, że nie wiem, o tak, teraz zacznę medytować, to nie będę musiał chodzić do sklepu na zakupy i robić obiadu. Będę niezależny od obiadów. Nie mądruj się, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o takie rzeczy, od których jesteś zależny, ale możesz nie być. Tak jak jeśli oglądałeś Fight Club, to tam jest taki fajny cytat: rzeczy, które posiadasz, zaczynają posiadać ciebie. No i zadasz sobie pytanie. Nadal nie rozumiem, jak siedzenie na dupie i nic nie robienie pomoże mi pozbyć się moich, nie wiem, nałogów, moich uzależnień, moich przywiązań do rzeczy, osób i tak dalej, do których nie chcę być przywiązany, od których chcę być niezależny. Jak ja mam to, co mi to da, że ja sobie będę medytował i krzyczał? Bardzo wiele rzeczy się dzieje, jak tak siedzisz i nic nie robisz. Nic nie robisz i medytujesz. Bo ty siedzisz, siadasz, ustawiasz sobie na przykład na 10 minut, minutnik i siadasz. I przychodzi ci do głowy: ciekawe, czy do mnie ktoś napisał. Albym zapalił fajkę. Jakaś myśl. I napieprzają te myśli. A ty siedzisz. I nie reagujesz na nie. I tutaj jest cały pies. Nie 3/4, ale cały pies jest pogrzebany tutaj. Bo jeśli swoje szczęście, swój poziom szczęścia uzależniasz od tych rzeczy, i to nie jest jakieś takie mówienie teraz, że wyzbądź się wszelkich rzeczy, wszelkich dóbr materialnych, usiądź na dupie na Monteverestie i nic nie rób i nic ci nie jest potrzebne i jest. Chodzi mi o to, że jeśli potrafisz bez tych rzeczy wytrzymać i bez tych rzeczy być szczęśliwym, to przestaniesz być takim desperatem. Przykład z dziewczyną. Miałeś tę dziewczynę i ta dziewczyna cię rzuca. I z takiego szczęśliwego jesteś taki nagle szczęśliwy. Bo miałeś dziewczynę i byłeś szczęśliwy, i nie masz dziewczyny, jesteś nieszczęśliwy. Widzisz tę przerwę tutaj? Będziesz chciał sobie ją czymś wypełnić. To napisał ktoś tam w książce od poezji w trzeciej klasie, to czytałem w podstawówki. Że rzeczy materialne są nieważne, tylko liczy się to, co w środku. A ja cię tłumaczę w sposób naukowy, dlaczego tak jest, na logikę. Że jak masz 10 tysięcy rzeczy z zewnątrz, które ci dają szczęście i nagle ich nie ma, to jest taka pustka, człowieku. I nagle jesteś tu. Organizm nie wie, co się dzieje, a tu się trzeba przestawić. Mózg też dostawał dopamin tyle, a tu nagle tyle. No i tutaj wchodzi na scenę nasza gwiazda wieczoru, medytacja. Jest od tego, żeby te myśli napieprzające w ciebie przetrzymywać
i się im nie dawać. Po prostu je obserwować i okej, dobra, spoko, nie muszę tego teraz robić. I im dłużej medytujesz, tym bardziej przyzwyczajasz się do takiego stanu, że nie ma nic i też jest spoko. I to by ci się wydawało, że to nie tak działa, jak jest. Ja się chcę przyzwyczaić do stanu, że zarąbiście, to mi jest spoko. Nie. Jak się przyzwyczajesz do stanu takiego, że jest nic nie masz i jest spoko, to nie spinasz. Jesteś zrelaksowany. Robisz to, co ci sprawia przyjemność i gonisz za tymi rzeczami, za którymi rzeczywiście chcesz gonić. Kolejna rzecz, za którą to pomaga. Siła woli. Im bardziej potrafisz oprzeć się rzeczom, których dostarcza ci twój mózg z tym sygnałom, typu o, muszę zapalić, o, muszę się napić, muszę coś tam, zagrać w grę wideo. Im bardziej tym wszystkim rzeczom potrafisz się oprzeć i siedzieć i mieć to gdzieś, tym bardziej się do tego przyzwyczajasz, tym jest ten mięsień siły woli w twoim mózgu silniejszy i tym bardziej potrafisz podejmować te decyzje, które powinieneś podejmować i wiesz, że powinieneś podejmować. Bo nie wciągają cię te wszystkie myśli, tylko obserwujesz je i masz je gdzieś i robisz to, co masz zrobić. Drugie. Koncentracja. No bo potrafisz się skoncentrować na innej rzeczy. Nie rozpraszają cię wszystkie rzeczy dookoła i to, co ci lata w głowie, tylko się koncentrujesz na jednym. Medytując, możesz koncentrować się na swoim oddechu, na poszczególnych częściach swojego ciała. Na czym chcesz. Jest tyle form medytacji, że naprawdę. Więc pomaga to również w budowaniu koncentracji i byciu tu i teraz. Co też jest nieskończona ilość benefitów z bycia tu i teraz. Kolejna rzecz. Tak zwany mindfulness, czyli uważność. Że obserwujesz siebie. No bo medytacja to po prostu forma obserwacji samego siebie i niereagowania. I coraz bardziej, kiedy nie jesteś wciągnięty w te swoje myśli, w historyjki, w stany emocjonalne, potrafisz obserwować samego siebie. Potrafisz obserwować to, co robisz i spojrzeć na to z perspektywy trzeciej osoby. I widzisz, że robisz taką rzecz, albo taką rzecz, albo tu się zachowałeś tak, tu powiedziałeś coś takiego. I nie reagujesz na te rzeczy, tylko je obserwujesz. I kiedy je obserwujesz, potrafisz je zmienić, nie reagując właśnie na nie. Czyli innymi słowy, wyrabiasz sobie taką stabilność, dojrzałość emocjonalną i nie reagujesz na wszystko dookoła i no robisz to, co chcesz robić. Masz kontrolę nad swoim życiem. Czyli raz jeszcze, jesteś tu i teraz, więc myśli i pudełka, w które wpycha cię twoja przeszłość, typu, o, jestem z takiego domu, więc nigdy mi się nie uda, jestem taki, albo zrobiłem to kiedyś, więc nie dam rady z tym i z tym. Znikają, bo jesteś tu i teraz. Zmartwienia i obawy o przyszłość też znikają, bo jesteś tu i teraz bardziej. Druga rzecz, masz większą siłę woli, jesteś bardziej stabilny emocjonalnie i spokojniejszy. Potrafisz podejmować bardziej racjonalne decyzje. Po trzecie, jesteś szczęśliwy, nie posiadając niczego. Uczysz się coraz bardziej tego stanu, więc później każda kolejna rzecz, która przychodzi do twojego życia, każdy dodatek, daje ci jeszcze więcej szczęścia. Jeśli temat cię zaciekawił i chciałbyś spróbować samemu, dołączę w linku jakieś tam wstępne medytacje prowadzone. Ja osobiście zaczynałem od aplikacji na telefon, która nazywa się Headspace. Tam możesz zacząć nawet od 5 minut. Jeśli to będzie twój pierwszy raz, to polecałbym zacząć właśnie od 5 minut i sobie stopniowo zwiększać. W tym filmie to chyba tyle. Chciałem tak bardziej wstępnie powiedzieć ogólnikowo, co to daje, jak to wpływa na ciebie, jak cię zmienia.
zmienia twoje zachowanie, twoje podejście do życia. Jeśli chodzi o samą technikę, jak to robić, do tematu można podejść naprawdę od kilku stron i pewnie jeszcze do niego wrócę. To tyle. Standardowo, jeśli Ci się podobało, daj suba, lajka, śledź mnie na moich socjalach. Namaste.